Antoni Królikowski został zatrzymany przez BIL pod wpływem środków odurzających. Wirtualna Polska poinformowała Wlasnie, że w Warszawie po godzinie 16:00 doszło do zatrzymania 34-letniego aktora przez patrol ruchu drogowego. Jak czytamy, istniały uzasadnione powody, żeby uznać, że może to być osoba w stanie nietrzeźwości. Patrol ruchu drogowego zatrzymał do kontroli pojazd marki Audi. Siedzący za kierownicą mężczyzna był wprawdzie trzezwy. Ale narkotas wykrył, że zażywał substancje odurzające, poinformował z kolei serwis Warszawa w pigulce.pl. Jak donosi portal, Bartłomiej Śniadala z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji potwierdza, że faktycznie doszło do zatrzymania 34-letniego mężczyzny, ale nie podaje jego imienia i nazwiska. W Wirtualnej Polsce udało się nieoficjalnie ustalić, że choć o Antoniego Królikowskiego, zgodził się na publikację im wizerunku. Wszystkie doniesienia policji oficjalne w rozmowie z Pudelkiem potwierdził menadżer aktora.